Jan Ordyński, witam Państwa. Gościem programu jest dzisiaj pan Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej. Witam serdecznie. Nadeszły wiadomości z ostatniej chwili. Prezydent Obama podpisał dekret pozwalający na nałożenie sankcji na główne sektory rosyjskiej gospodarki. Wprowadza też dodatkowe restrykcje personalne związane z możliwością podróżowania. I Obama twierdzi tak, nie może być tak, że ktoś silniejszy, większy podejmuje decyzje kosztem sąsiadów. Czy to są już bardziej zdecydowane, konsekwentne decyzje, które wywrą skutek według pana? Przede wszystkim cieszy mnie, że taka wiadomość nadchodzi z Waszyngtonu, gdy spotykają się ludzie z 28 krajów w Brukseli. Przed szczytem, tak. Europejska. Tak było poprzednio. To jest swoista zachęta, żeby być twardym ze strony Rosji. Na tym polega pewna koordynacja po obu stronach Atlantyku. Amerykanie nas wyprzedzają, bo są rządem. A tu chodzi o to, żeby poprzez ucieranie się różnic interesów, które są oczywiste wewnątrz Unii Europejskiej, bliższe to było głosom Tuska, czy premiera Szwecji, niż tym głosom, które słyszę z Bułgarii, Cypru czy Grecji. To nam pomoże, żeby pilniej słuchano Tuska, bo on będzie zachęcał do tego, żeby przynajmniej wydłużyć listę sankcji, które są fazą drugą reagowania przez Unię Europejską na aneks praktyczny Kremla. Obama już zbliża się do fazy trzeciej, czyli takich poważnego uszkodzenia relacji gospodarczych czy interesów gospodarczych Rosji. Jemu to łatwo robić, bo to jest 1/10 obrotów pomiędzy Unią Europejską a Rosją i dlatego te koszty dla gospodarki amerykańskiej są znikome. Ale to jest kierunek, który być może będzie musiał wyprawić się. On jest zapowiedziany już przez Unię Europejską jako faza trzecia, ale na zasadzie odstraszania, żeby to, co się stało na Krymie, nie stało się destabilizacją czy jakąś inwazją na groziło recydywą. Ja jeszcze mam jedną opinię. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier i minister spraw zagranicznych, powiedział wczoraj tak w jednej z rozgłośni radiowych. To początek nowej epoki w polityce zagranicznej Rosji. Zdaniem Cimoszewicza może to ugodzić, zwłaszcza w Unii Europejską, to, co robi Rosja. Jeżeli Unia Europejska zachowa się kunktatorsko, straci moralny i polityczny tytuł do mówienia o wartościach praworządności. Ryzykuje straszliwie. Sądzę, że myli się Cimoszewicz, dlatego że tak naprawdę wedle maksymy jednego z ojców założycieli, Jean Moneta, rzeczywiście Unia Europejska tworzy się w kryzysach. Bo jak jest błogo i wesoło dookoła, to nie ma powodu do zwierania szyków. Natomiast jeżeli jest jakiś przymus zewnętrzny, to Unia wchodzi na inny szczebel integracji. Ja oczekuję na przykład... I to pan obserwuje już, że ten szczebel na przykład się kryzys, zacieśnia się? No oczywiście, że kryzys gospodarczy spowodował zupełną przebudowę strefy euro. Czegoś, czego nie było przed kryzysem. To jest wniosek z kryzysu. Wniosek z tego, co nam zaproponował Putin. I tu zgoda z Cimoszewiczem, że to jest nowa faza tego imperializmu rosyjskiego, dlatego że miękka faza, czyli Unia Celna, to było coś innego. W tej chwili pod pretekstem obrony Rosjan w różnych krajach to już jest takie sięganie po nowe zdobycze terytorialne, pobudzanie takiej wielkorosyjskiej dumy nacjonalizmu. Szowinizmu. Bardzo groźne, więc jest to nowa faza i na tą receptą będzie nowa faza z wartości Unii Europejskiej. Dzisiaj jeszcze na poziomie sankcji drugiego szczebla, nie ostatecznego, bo ten ostateczny szczebel reakcji, które są bolesne również dla różnych przemysłów wewnątrz Unii Europejskiej, to byłaby odpowiedź na ewentualne sięganie dalej poza Krym. A dalej poza Krym to nie tylko wschodnie tereny Ukrainy, to jest te Naddniestrze, czyli terytoria przy Mołdowie, czy jakaś inna próba sankcji wobec Gruzji, to wtedy... Padają też już dość brutalne słowa wobec Prybałtyki, czyli krajów Estonia, Łotwa, no może nie Litwa, ale Estonia. Estonia jest przede wszystkim, jak słyszę, na widelcu prawie. Wczoraj rozmawialiśmy w gronie komisarzy i rzeczywiście moi koledzy z Estonii, czy z Łotwy przede wszystkim, bo tam jest duża mniejszość rosyjska, mówili, jakim błogosławieństwem jest to, że jesteśmy w tej chwili w Unii Europejskiej, że jesteśmy pod parasolem NATO, gdyż widząc to, jak wygląda w tej chwili imperializm Kremla, bylibyśmy głęboko niespokojni o swój byt narodowy. To jest też taka lekcja dla Polaków.
jakim błogosławieństwem dla Polski jest ten wybór, przeciw któremu protestowała część polskiego życia politycznego czy media Rydzyka, mówiąc nam nigdy do NATO, to jest zły wybór, Polacy, nigdy do Unii Europejskiej, to jest zły wybór. Miotalibyśmy się tak jak Mołdowa czy Ukraina pomiędzy Unią Europejską, która ma swoje interesy, a tym imperializmem, nowym imperializmem Kremla. Jak pan wyjeżdżał z Brukseli, to jakie nastroje panowały przed tym szczytem? Co według pana dzisiaj się może stać? Jakie decyzje zostaną podjęte? Planowana jest kolacja, która się ma przeciągnąć. No, długa kolacja jest planowana, czyli rozmowy mogą być bardzo szczegółowe, długie. I jak będzie może wyglądać to ucieranie stanowisk? Jakie są podstawowe problemy do utarcia? No, kilka krajów w sposób niefortunny dało do zrozumienia, że nie chcą sankcji. Na przykład mocno dała do zrozumienia Bułgaria czy Cypr, który od razu żąda rekompensat, bo żyje trochę z Rosjan, no jeżeli... Ale to nie one nadają ton piosence, prawda? Tak, dlatego Trójkąt Weimarski znowu trochę przygotuje tą decydującą rundę przy pomocy również Brytyjczyków, którzy są niejako po stronie twardego stanowiska. Zakończy się na być może wydłużeniu listy tych sankcji personalnych, które dotyczą zamrożenia majątków, czy też zakazu wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, co wraz z zakazem wjazdu na terytorium amerykańskie naprawdę elity rosyjskie, czy tych sprawców nieszczęścia na Ukrainie pozbawia pewnych znamionów luksusu życia, bo oni to kojarzą z Lazurowym Wybrzeżem, a nie... Dziećmi w szkołach zagranicznych, tak, europejskich. Z majątkami bezpiecznie ulokowanymi. Także to jest naprawdę dosyć bolesne, bo Rosjanom zwykłym Putin nie zaproponuje lepszego życia. On może zaproponować luksusy tej wąskiej elicie, która go jako dyktatora otacza. Wydaje mi się, że na tym poziomie jest najważniejsze, żeby Unia, wsłuchując się w głos Waszyngtonu, nie sygnalizowała, może sobie sygnalizować różnicę, że wiadomo, Cypr różni się z Polską, natomiast wyjechała ze wspólnym stanowiskiem, bo tylko wtedy ten sygnał dociera do Moskwy i jest naprawdę słuchany, nie jest wyśmiewany, jest naprawdę bardzo mocno wysłuchiwany, jeżeli jest jednolitym sygnałem z Unii Europejskiej. Chociaż mówi się, że Putin nakazał wcześniej wycofanie swoim załóżnikom aktywów z zagranicznych banków i teraz już żartobliwie się mówi, że rządzi na Kremlu partia czystych albo umytych rąk. No, to nie takie proste, bo bezpieczeństwo majątku oligarchów kryje się jednak w bankach szwajcarskich czy w londyńskim City, a niekoniecznie w nieprzewidywalnej strefie wpływów Putina. To są bolesne sankcje. One oczywiście zadziałały w paru częściach świata, na przykład skłoniły Iran do rozmów o ich programie, w sprawie programu atomowego. Atomowym. Tyle, że to jest w przypadku Unii Europejskiej chyba dzisiaj nieosiągalne. Zjechali się po to, żeby ponad różnicami wypracować swoje stanowisko. Oznacza listę personalnych sankcji i odstraszającą zapowiedź, którą powtarza również Angela Merkel czy David Cameron. Pójście w ślady Ameryki. Dalej, jeżeli ekspansja rosyjska sięgnie poza Krym. Czy skalkulowano koszty, ponieważ minister Ławrow powiedział, że Europę i kraje, które sięgną po sankcje wobec Rosji, spotkają lustrzane sankcje, restrykcje ze strony Rosji. Czy zrobiono jakąś kalkulację tych kosztów? Czy to rzeczywiście jest dla Europy takie groźne? I w jakich dziedzinach to by było najbardziej bolesne? No, nie będzie to bezbolesne, dlatego że jesteśmy w innej epoce niż epoka Reagana czy Margaret Thatcher, kiedy ten sowiecki system był odcięty od gospodarki. Po obu stronach są aktywa bankowe Unii Europejskiej w Rosji, no ale pole rażenia jest znacznie bardziej istotne dla Rosjan, dlatego że dla nich Europa to jest 40% handlu. Dla Europy eksport Rosja? Do Rosji to jest jakieś 7%. Rosja ma PKB 11. Na poziomie Holandii przecież. No, no właśnie, dla Niemiec więź handlowa z Polską z wyjątkiem dostaw gazu jest istotniejsza w sensie obrotów niż cała Rosja, więc no, pole rażenia dla Rosji jest istotne, a dłuższą metę, zważywszy, że Rosja jest przegranym globalizacji, to jest ten problem rosyjski, że Putin nie zaofiaruje Rosjanom lepszego życia. Może tylko z tej ich frustracji, bo oni widzą, że lepsze życie jest w Europie, zaproponować im taką wielkorosyjską imperialną dumę. Odzyskujemy
nasz Krym. A czy się spaja też polityka euroatlantycka? W tym sensie, że wspólny front Ameryki i Unii Europejskiej, ale też gospodarczych kroków, nie tylko sankcji wobec Rosji, ale na przykład uruchomienia eksportu z Ameryki surowców niektórych. No choćby też rozmowa jest o gazie, o eksporcie gazu łupkowego. O takich decyzji, które Amerykanie są w stanie podjąć, a obniżyłyby one ceny paliw, co natychmiast odbije się na rynku rosyjskim. Czy to jest też przedmiotem negocjacji unijno-amerykańskich? Przypomina się stara maksyma, że nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo tak jak powiedziałem, Unia Europejska zwiera się w odpowiedzi na kryzysy. To po wojnie Jom Kippur też było przecież. I na pewno pomoże to Tuskowi również w tym namawianiu innych, żeby na serio wziąć bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne Europy to jest w części też możliwość pozyskiwania surowców ze Stanów Zjednoczonych, w tym tańszych, bo jesteśmy niekonkurencyjni przez to, że mamy droższe surowce energetyczne. Ale to wychodzenie na dobre z tego kryzysu może oznaczać też poczucie tej większej więzi po obu stronach Atlantyku. To są wspólne wartości i stają wobec wspólnego zła. Jeszcze ostatnie pytanie. Profesor Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, sugerował jakby podjęcie na nowo sprawy euro i szybsze decyzje w tej kwestii, co nas wprowadzi do strefy euro, gdzie faktycznie pewne rzeczy będą dla nas, będziemy znacznie bezpieczniejsi. Mówiłem od dawna, że to nie jest problem ekonomiczny, to jest problem cywilizacyjny, egzystencjalny Polaków, czy chcą być w tym rdzeniu Unii Europejskiej, czy nie. Na razie jest to niewygodna problematyka, bo Unia się jeszcze nie zreperowała, ta strefa euro się nie naprawiła, ale jeżeli się naprawia, co będzie widać w następnych latach, to powinniśmy, no to być powinniśmy gotowi. Myśleć w kategoriach bycia w środku, bo ten wąski krąg decyzyjny Unii może zwierać się wokół euro, niekoniecznie na poziomie 28 krajów. Dziękuję bardzo. Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej, był naszym gościem. Zapraszam jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.